Antek, powiedz mi w kilku słowach o twojej postaci. No więc Pablo, którego gram w Bad Boyu, to jest kibic, fanatyk, ale też wrażliwy, kumaty gość, który będzie starał się w tej historii przejąć władzę nad klubem i nie tylko na poziomie, że tak powiem, stadionu, czyli kibiców. No i jest to najtrudniejsza postać chyba, jaką dotychczas dane mi było zagrać. No bardzo jestem ciekaw, jak to wyszło. Jestem dobrej myśli. Ale to jest postać tragiczna, dramatyczna, drastyczna. Wiesz co, to jest na pewno postać interesująca. Patryk zawsze opowiada o nim, że no, udało się zrobić 100% socjopatę. Brzmi dobrze. Więc od niego to usłyszeć. To rzeczywiście coś. I no, jestem ciekaw, jak ta energia takiego jednak złego chłopca przebije się przez ekran. Być może okaże się, że wcale nie będzie taki zły. Okej. Jeżeli chodzi o przygotowania, bo mówisz, z tego co mówisz, to taka bardzo trudna postać. Jak się do tego przygotowywałeś i ile to trwało? No trwało od kiedy przeczytałem scenariusz, nie dowierzając, że to ja mam zagrać postać Pawła. No ale z Patrykiem jakby doszliśmy do porozumienia na temat tego, jak to powinno wyglądać. No i potem już przygotowania fizyczne. No i każdy element właśnie tej piłki nożnej, czyli tego, jak się zachowywać na stadionie, trzeba było gdzieś tam sobie badać. Akurat jako, że piłkę nożną uwielbiam i śledzę, to no była to dla mnie przyjemność, żeby dokumentować sobie gdzieś tam losy kibiców różnych klubów. Komu kibicujesz tak na live'ie? Prywatnie kibicuję Liverpoolowi, bo jestem fanem Premier League. Aha. Natomiast jestem zawsze zagorzałym fanem naszej reprezentacji. Trzymam kciuki za naszych Orłów na tegorocznym Euro. Wierzę, że nasi chłopcy naprawdę daleko zajdą. I fajnie też, że mamy reprezentanta w naszym filmie. No tak. Pozdrowienia dla Grosika. Powiedz mi, jeżeli chodzi o... I też w ogóle dziękuję, bo też zagrałeś piona. No tak, nawet razem no z Senkiem. No właśnie, tak, więc tak. Jakby kochani, to też jest nasz kolega aktor. Miło, bardzo. Kluczowy, można powiedzieć. No, w pewnym momencie, zobaczymy, czy nie wytną tej sceny. Myślę, że możesz być spokojny. Aha, a ty widziałeś już coś? Na tyle jeszcze, że właśnie nie widzimy jakby tego, co zobaczy dzisiaj, natomiast na tyle gdzieś tam jestem świadomy tych materiałów, że wiem, że no, twoja postać nie wyleciała, bądź spokojny. Mocno obkrojona, ale jest. Jest. No dobrze, jak ci się z resztą aktorów grało? No super, wiesz, no ekipa aktorska u Patryka zawsze jest świetna, więc no, nagle jestem przed kamerą z ludźmi, których jestem fanem od dziecka, typu z Andrzejem Grabowskim, Maćkiem Szturem, który gra w ogóle mojego brata, wow, więc tak. Jakby no, było to dla mnie wyjątkowe, fajne przeżycie i no, jestem dumny z tego filmu, wierzę, że będzie się podobał wielu ludziom. 2019, jaki to był rok dla ciebie? 2019 to był dla mnie rok pracowity, ale też no taki trudny z wielu względów i fajnie, że się skończył, ale tak naprawdę to był dla mnie dobry rok. Zawodowo mówisz, tak? Jeśli mam myśleć o przewadze gdzieś tam wydarzeń pozytywnych nad negatywnymi, to na pewno był to dla mnie dobry rok. Mhm. No i czekam, co przyniesie ten 2020. Ale masz już plany jakieś? Możesz coś zdradzić? Jakieś plany mam. Na pewno robimy razem z Patrykiem nowy film. I to już niedługo. I myślę, że no, będzie wtedy o czym gadać jeszcze.